Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, zapraszamy do wysłuchania orędzia Maryi z Trejnano Romano. Po wysłuchaniu słów Matki Bożej, zachęcamy do modlitwy, do Matki Bożej nieustającej pomocy o ustanie kataklizmów oraz o opiekę. Modlitwa będzie przedstawiona po orędziu Maryi. Dzieci umiłowane, dziękuję, że usłuchaliście mego wezwania w waszym sercu. Ukochane dzieci moje, módlcie się wiele, aby wielu waszych braci miało siłę, by odrzucić zło. Popatrzcie na świat, płonie, morza i wody wdzierają się do domów, jesteście u szczytu chaosu. Dzieci moje, módlcie się, aby wszyscy mogli rozpoznać jedynego Boga. W tym okresie wielu zwraca się do fałszywych doktryn, które tłamszą jedyną prawdę. Dzieci, sytuacja się nie poprawia, lecz pogarsza się coraz bardziej, sprawiając, że gospodarka się wali, komunizm przybiera na sile, i to jest jeden z powodów, dla których mówię wam, że wkrótce będziecie zmuszani, by się ukrywać, by móc uczestniczyć we mszach świętych. Pamiętajcie również, że wy zostaliście wybrani na świadków tego wszystkiego, co zostało przepowiedziane, więc bądźcie silni w wierze. Moi aniołowie i archaniołowie będą was ochraniać, jesteśmy u ostatniej bitwy, nie bójcie się nigdy. Módlcie się za Turcję. Teraz was błogosławię, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, błagamy najgoręcej, o ustanie kataklizmów na ziemi, przez które tak wielu traci swój dobytek, oraz dach nad głową, a niejednokrotnie życie. Miej ich wszystkich i nas w swojej opiece. Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz, pragnie udzielać nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj nam przeto, o najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej modlitwie pokornie prosimy, a z radości wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.